Sobota, 2 kwietnia, oglądacie RSS Info. Mam dla Was garść bardzo ważnych informacji. Otóż w poniedziałek będzie można już nabyć 5. numer Aspektu magazynu studenckich perspektyw w Akademickim Centrum Karier, w Radzie Samorządu Studentów, w kafe czy w stołówce. Dowiecie tam się bardzo kluczowych informacji, m.in. tego, gdzie można odbyć ciekawy staż lub praktykę. Chłopiec aktorem. Akademickie Centrum Karier oferuje Wam bardzo szeroki, no właśnie jak ten, wachlarz swoich działań. Na przykład rozmowy doradcze. Każdy z Was, kto jeszcze nie obrał swojej ścieżki rozwoju, może tam się udać do nich i z nimi sobie porozmawiać. Młoda kadra, doświadczona, pomoże Wam. Akademickie Centrum Karier, dom numer 1, piętro pierwsze. Czy ugruntowanie się za dużo. Nie, z Akademickim Centrum Karier trzeba wrócić. W środę, 6 kwietnia, odbywa się kolejna edycja sztafety powackiej Ekiden. Jest to ogólnopolska sztafeta powacka. Bierze udział ponad 2400 uczestników z całej Polski. U nas zostało jeszcze tylko miejsca na 3 zespoły. W środę, jeszcze raz, zobacz. Jak LeBron James. Również w środę odbędzie się 10. konferencja Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego. Organizatorem jest Rada Samorządu Studentów. Inaczej mówiąc, jest to zjazd wszystkich AWF-ów w Polsce. Co jest najbardziej kluczową informacją, naszym gościem honorowym będzie minister sportu i turystyki dr Adam Wiersz, który postanowił przyjechać na zaproszenie Rady Samorządu Studentów. Aha. Życzę Wam na weekend tych 24 stopni Celsjusza, które są moje wiadomości. Pozdrawiam. No. Ważnymi gdzie będziemy inaczej. Najprościej mówiąc, tutaj jak pogodynka mówiła mi wczoraj, że mają być 24 stopni. Maksymalnie. Mogę teraz.